Dzień dobry wieczór, witajcie w Homigraj. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić prostą grę przygodową, dzięki której będziecie mogli wprowadzić w świat gier przygodowych, planszowych, młodszych graczy, a jak również też i tych trochę starszych. Jest to gra Dungeon, wydawnictwa Wizard of the Coast, czyli właściciela całej marki związanej z Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, czyli klasyczna gra RPG, przeniesiona teraz na różne media, od gier komputerowych, poprzez gry planszowe, takie już z figurkami, gry, które są bardzo podobne w swoim stylu do chociażby Massive Darkness, czy Zombicide, czy też powiedzmy sobie do Descenta, który już jest taki bardziej przygodowo-fabularny. Dzisiaj jednak chciałem Wam pokazać taką grę, która po pierwsze nie jest droga, koszt około $20 plus tam koszty niewielkie przesyłki, jeżeli chodzi o UK, czyli możecie zamówić sobie tą grę na eBayu. Dodatkowo ta gra może wprowadzić każdego właśnie w ten świat gier przygodowych, w których chodzimy figurkami po różnych lokacjach, walczymy z potworami itd. I to wszystko mamy dokładnie w tej grze. Zobaczmy w takim razie, na czym polega ta gra. Tak wygląda plansza przygotowana do gry. Niestety nie mieści mi się cała w kadrze, dlatego postaram się Wam ją tak pokazać. Mamy tutaj ogromne podziemia. W tych podziemiach będziemy się poruszać. Podziemia są zaznaczone, czy lokacje w podziemiach są zaznaczone takimi specjalnymi kolorami, które pozwalają nam rozróżnić stopień trudności. Czyli powiedzmy sobie, jeżeli jestem w czerwonych podziemiach, no to z automatu będę wiedział, że mam wziąć czerwoną kartę, jeżeli chodzi o skarby. I tak samo jeżeli chodzi o potwory, też to będzie czerwona karta. Te kolory tutaj pod cyferką korespondują z tymi, które są na planszy. Czyli w bardzo łatwy sposób można sobie to rozpoznać. Dodatkowo jeszcze, na przykład dla osób, które niekoniecznie widzą kolory, jest to zrobione tak, że mamy tutaj, jak popatrzycie na to, tak jakby różne struktury. Czyli załóżmy, na poziomie drugim mamy tak jakby deski, a na poziomie piątym jest kamienna podłoga. I tutaj też po tym wzorku można też sobie to spokojnie rozpoznać. Nasza podróż przez te podziemia będzie polegała na tym, że każda postać może pokonać tak jakby 5 pól. Tutaj zobaczycie, widzicie, te obszary są, może przybliżę, one są podzielone na takie pola, czyli tutaj mamy tak jakby 5 pól, tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, żeby dojść do tego pomieszczenia, czy też do któregokolwiek z nich. Także przemieszczamy tą naszą postać właśnie po tych podziemiach i będziemy starać się oczywiście odnaleźć, dojść do pomieszczenia i tam odnaleźć skarby. Ale te skarby są chronione przez potwory, które będziemy musieli pokonywać. No i później po walce z takim potworem będziemy w stanie ten skarb sobie zabrać. I na przykład tutaj mamy potwora poziomu drugiego. Trafiliśmy tutaj na orka. Ten ork ma tutaj, jak zauważycie, ma takie specjalne ikony. Te ikony mówią nam, jakie umiejętności walki musimy użyć i ile musimy wyrzucić na kości, żeby tego potwora pokonać. Czyli w tym momencie, żeby pokonać tego orka, na przykład moja wojowniczka, mój rocz, który ma, to jest, ma taki sztylet na zielonym tle, czyli ona musi pokonać go, wyrzucając na dwóch kościach szóstkę. No i teraz, jeżeli uda mi się tego dokonać, no to w tej sytuacji pokonałem potwora i mogę dociągnąć sobie skarb z poziomu drugiego i zabrać go tak jakby do mnie, dla mojej postaci. Ale może się zdarzyć sytuacja, że mój rzut niestety będzie zbyt niski, co spowoduje, że potwór nie został pokonany, a to z kolei sprawi, że on będzie mógł mnie kontratakować. No i teraz w momencie, kiedy potwór mnie kontratakuje, to tutaj, tutaj na dole
mamy taką, czekajcie, staram się, żeby wam to lepiej pokazać. O, tutaj. Tutaj mamy taką tabelkę, która mówi nam, co się zdarzy w momencie, kiedy taki potwór nas zaatakuje, a my nie damy mu rady. No i powiedzmy, rzucamy sobie kostkami, sprawdzamy wynik. Mamy wynik 9, czyli od 8 do 10 zostaliśmy ranni. Musimy opuścić jeden losowy przedmiot i wrócić się o jedno pole w kierunku, z którego żeśmy nadeszli. Czyli jeżeli na przykład wejdę sobie tutaj, czekajcie, znajdę naszego, znajdę naszego potwora, czekajcie, bo tu nie docisnąłem prawidłowo, znajdę naszego potwora, załóżmy, w tym pomieszczeniu, wejdę do tego pomieszczenia, walczę z tym potworem i przegrałem, zostałem ranny, no muszę się wycofać o jedno pole, czyli będę musiał ponownie wejść do tego pomieszczenia. Gdybym miał wynik 11, potwór by mi zadał bardzo poważne rany, co by spowodowało tyle, że muszę odrzucić połowę moich przedmiotów, które niosę ze sobą. I wracam do Great Hall, czyli do tego punktu wyjścia. No, kiedy zostaję przy 12, czyli przy dwóch szóstkach, gdybym został trafiony, no niestety powoduje to, że muszę opuścić wszystkie moje przedmioty i wracam z powrotem do Great Hall. No i wybieramy w tym momencie już nowego bohatera, no bo niestety ten bohater zginął i musimy wziąć sobie kogoś innego. W tej sytuacji oczywiście dobieramy nową postać. Mamy ich tam do dyspozycji 4 typy postaci. Jest ich, dobrze mówię, 4 typy, 6 postaci, przepraszam, 6 postaci. Nie, dobrze, 4 typy postaci, czyli mamy rogue'a, kleryka, fightera, czyli wojownika, i wizarda, czyli czarodzieja. I każda z tych postaci, co jest ciekawe, jest zrobiona w dwóch wersjach. Jest to kobieta lub mężczyzna. Każda ma jakąś krótką historię opisaną. Każda ma jakąś tam fabularną cechę, która jest przedstawiona. Także dodatkowo ubogaca to w pewnym stopniu grę. Zazwyczaj w pojedynczych pomieszczeniach spotykacie tylko jednego potwora, ale kiedy dostaniecie się do pomieszczeń typu na przykład lair, czyli tak zwanych pieczar, chamberów, no to w tym momencie dojdziecie, potwory, które tam są, zazwyczaj są 3. Czyli przejście przez taki chamber powoduje, że będziemy musieli pokonać przynajmniej jednego potwora i możemy ruszyć dalej, ponieważ jeżeli w danym pomieszczeniu jest potwór, zawsze możemy je opuścić, nie musimy z nim walczyć, ale przechodząc, za każdym razem wchodząc na nowo do tego pomieszczenia, jeżeli nadal tam jest jakiś potwór, no to w tym momencie musimy z tym potworem rozpocząć walkę. Czyli 3 razy przechodząc przez jakieś pomieszczenie mamy 3-krotnie szansę zabicia nowego potwora i pokonania go. Przemieszczając się po tych podziemiach, byłyby one dziwne, gdyby nie było tutaj tajnych przejść. I te tajne przejścia są to takie miejsca, które pozwalają nam szybciej przedostać się do innego obszaru. Na przykład tutaj mamy takie tajne przejście. One są zaznaczone taką jakby jasną przestrzenią. No, wygląda to troszeczkę jak takie właśnie jasne drzwi, których nie widzimy. I nasze postacie podczas gry mają szansę, żeby te drzwi jak najbardziej pokonać i żeby wejść ewentualnie do pomieszczenia na skróty tak jakby. No i tutaj ten roach ma najlepsze możliwości, ponieważ daje nam tutaj szansa jest od 3 do 6 na kostce, czyli rzucamy wtedy jedną kostką, czyli mamy ponad 50% szansy na to, że uda nam się wejść przejść, skorzystać z takich przejść. Co jest ważne, jeżeli już raz skorzystamy z takiego przejścia, to już później to przejście możemy używać
bez żadnego rzutu. No inni bohaterowie mają w tym momencie trudniej, czyli tylko wynik 5 i 6 daje nam taką możliwość, żeby przejść przez te tajemne przejścia. Jak widzicie, nie jest to trudne. Gra jest bardzo szybko przyswajalna. Ten próg wejścia gry uważam na poziomie 2, nie większym. Świetnie rozwiązany system walki, ponieważ rzucamy dwoma kostkami, sprawdzamy, czy udało nam się zabić potwora. Jeżeli nie zabiliśmy potwora, potwór robi to w naszą stronę, czyli atakuje nas i sprawdzamy wtedy, czy nie zginęliśmy. Jeżeli zginęliśmy, w tym momencie przenosimy naszą figurkę po prostu do Great Hall i nasza podróż rozpoczyna się od nowa. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli nieśliśmy ze sobą jakieś skarby, które zdobyliśmy podczas naszej wędrówki po tych podziemiach, niestety te skarby mogą zostać utracone w różnej formie, bo czasami tracimy tylko jeden skarb losowo, czasami tracimy wszystkie, jeżeli nasza postać ginie. Także tutaj jest to też w pewnym stopniu stopniowane. Bardzo fajny system, jeżeli chodzi o grę dla kilku osób, gdzie każdy z nas stara się zdobyć jak najwięcej, jak najbardziej kosztowne skarby, ponieważ jest to fajnie zróżnicowane, tutaj gramy różnymi postaciami. Każda postać będzie miała inne możliwości. Na przykład mamy tego złodzieja, który potrafi przechodzić przez tajne przejścia. My oczywiście też możemy to zrobić, ale musimy w tym momencie zdać test na jakimś poziomie. Mamy, powiedzmy sobie, czarodzieja, który może używać czarów, ale na przykład nie może używać magicznego miecza. Ten magiczny miecz jest tylko i wyłącznie dla zwykłych graczy, a ci, którzy posługują się magią, mają do dyspozycji po prostu czary, którymi mogą walczyć z potworami, ale właśnie te czary czasami dają im możliwość na przykład zaatakowania potwora, którego jeszcze tak naprawdę nie widzą. Czyli mogą spróbować takiego potwora zniszczyć, zanim ten będzie mógł cokolwiek im zrobić. Czyli można powiedzieć, że są ciutkę bezpieczniejsi. Jednak obciąża ich to, że ilość czarów, które mają w swojej księdze, jest ograniczona, a ich zużycie powoduje, że niestety tracą już ten czar na stałe do momentu, aż nie powrócą do Great Hall, czyli tam mogą tak jakby uzupełnić swoją energię magiczną, żeby ten czar po raz kolejny wykorzystać. Bardzo prosta, moim zdaniem bardzo przygodowa, bo daje bardzo dużo takich fajnych elementów, na przykład pułapki, które gdzieś nam zatrzymują nas w czasie, a my chcemy zdobyć jak najwięcej punktów. Czyli kto pierwszy zdobędzie pewną ilość punktów, ten później w tej grze wygrywa. Także to też jest taki efekt wyścigu pomiędzy graczami. Gracze między sobą nie walczą w tej grze. Możemy przechodzić przez pola, na których stoją inni gracze. Fajnym elementem, zresztą wykorzystywanym w wielu grach, jest to, że jeżeli wejdziemy do jakiegoś pokoju, tam walczymy z potworem, ten potwór nas zabija, no to w tej sytuacji on już tam zostaje, czyli ustawiamy go sobie tutaj na tych kolejnych pozycjach, na tym pokoju ustawiamy numerek, do której pozycji należy ten potwór. Podobna sytuacja była, nie wiem czy pamiętacie, Runabout ma właśnie podobne rozwiązanie, gdzie też kiedy potwór nie zostanie pokonany, jego karta jest odkładana. I tu jest też fajne, że karta jest odkładana, na przykład jeżeli zdarzyłaby nam się sytuacja, że ten potwór nas pokonał, to w tym momencie tam tracimy też nasze skarby i te skarby są odkładane razem z potworem, czyli ktoś inny, kto tam pójdzie, kto będzie przed nami, bo oczywiście będziemy pewnie chcieli wrócić, żeby się zrewanżować temu potworowi, no ma szansę zabrać wszystkie nasze skarby, które tam akurat upadły, bo tam nasza postać straciła życie, czy też została w jakiś sposób inny wyłączona po prostu z gry i musiała powrócić do tej głównej hali. Bardzo fajna, niedroga, świetnie nadaje się do wprowadzenia nowych graczy do gier takich typowo przygodowych, ładna, kolorowa. Nie jest to gra figurkowa, gdyby była figurkowa, pewnie by kosztowała o wiele więcej, ale jak najbardziej te standy świetnie się sprawdzają. Tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Trochę cieniutkie są te karty, ale są sztywne i dają możliwość wielokrotnego używania i nie ma takiego, oczywiście jeżeli ktoś nie będzie tego miętolił, to na pewno przetrwają długo i za niewielkie pieniądze możecie mieć fajną grę przygodową. I to tyle. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji i czekajcie na kolejne odcinki. Na razie, cześć!